Uszanowanko, kolarskie wariaty, jak sobie oczywiście zdajecie sprawę, Wojtek z tej strony. A to jest bohater naszego dzisiejszego odcinka, epizodu, czy jak to zwał, tak zwał. Support rowerowy, ale nie byle jaki support rowerowy, bo od tokena, który jest dość drogi. To jest model TK888. I jeśli sobie wygooglujecie, a może sobie wygooglujecie albo nie, a pokażę wam mniej więcej ile one teraz kosztują, no to troszkę drogi ten support, co nie? Miałem go 2 lata. Problem z tym, że po 2 latach, czyli po zakończeniu gwarancji, no coś się zdarzyło dość niedobrego z tym supportem. A co się stało? No to słuchajcie. Bo otóż tak mniej więcej pod koniec zeszłego roku, tak wiecie, jeszcze wczesna jesień, mniej więcej październik, listopad, gdzie jeszcze były takie warunki, że dało się jeździć na rowerze, no usłyszałem takie stukanie podczas pedałowania w konkretnym miejscu. Cyk, 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 cyk. No i stwierdziłem, że coś może być zużyte. Nic takiego konkretnego, nic takiego ważnego. Od choćby pedały. Tak przeczuwałem, że to będą prawdopodobnie właśnie ten element roweru, gdyż, no nie ukrywam, no dość mocno je eksploatowałem, no i też nie ukrywam, dość rzadko wymieniałem bloki. No tak praktycznie to 2 razy. Miałem 2 pary bloków na cały mój okres posiadania tych pedałów, a mianowicie są to Shimano 540 szosowe, o ile dobrze pamiętam. No i wyszedłem z założenia, no zużyły się, no trzeba jeździć dalej. No to jeździłem, w końcu przyszła zima, no i wiecie, montaż roweru na trenażer, no i to stukanie miarowe. No i w końcu stwierdziłem, że coś trzeba z tym zrobić, bo to raczej nie jest zbytnio przyjemne. Co więc zrobiłem? No zmieniłem pedały na platformowe, no. Po co mamy się męczyć zakładanie butów na szosę, jak można sobie założyć zwykłe klapeczki, zwykłe sandałki, czy co tam wolicie, no i wsiąść na rower i potrenować sobie. Tylko problem jest taki, że ten problem nie zniknął. Myślałem, że to coś z korbą. Patrzyłem się, no gwint do pedałów jest dobry. Sprawdziłem, no generalnie korba Shimano Sora, no co się może zepsuć? No stal, aluminium. Więc teoretycznie wszystko powinno być w porządku. Co prawda ma już swoje lata, bo kupiłem go rower w 2018, korbę zmieniam no pod koniec 2018, no to mniej więcej 5 lat około ma ta korba, ale co się może z nią przecież, jak możliwe, że ona się w ten sposób zużyje, że zacznie stukać. Więc wymyśliłem, że podmienię korbę. Po końcu kupowałem chińską korbę. Tylko problem był taki, że no problem nie zniknął. A zresztą zobaczcie sobie sami, jak to wygląda. Dość irytujące, co nie? No, więc co w końcu zrobiłem? Wyciągnąłem support i założyłem inny support. I nie uwierzycie. Problem się rozwiązał. I to jest ten winowajca. Więc spójrzmy sobie bliżej na konstrukcję tego. Na profesjonalnym kartoniku kładę oto support tokena. Jak widzicie, tokena, gdzie tu napisane jest, TK888, czyli bardzo dobry support. No i generalnie jest to bardzo dobry support. Łożyska po 2 latach dalej się świetnie kręcą, idealnie, jak mnówka,
Jeśli chodzi o jakieś względy estetyczne, też wszystko jest w porządku. Tak jak kiedyś mówiłem, fajne, dobrze zrobione, na dobrych komponentach, dość przemyślane. Tutaj mamy uszczelkę, tu też mamy uszczelkę, tutaj mamy osłonę przeciwkurzową. Nic się tu nie dostanie, chyba że się postaramy. I generalnie powinno być wszystko w porządku. Ale jednakże pojawił się problem stukania podczas pedałowania w konkretnym jednym miejscu. Załóżmy sobie korbę. Chińską korbę, no bo akurat korby z Sory nie ściągnąłem, a nie chce mi się teraz latać, ściągać, męczyć się i tak dalej. Więc zdejmijmy sobie to. Tutaj mała uwaga, w przypadku chińskich korb tutaj potrzebny jest imbus 10, ale tu już chyba o tym wspominałem. Wkładamy. No i teoretycznie wszystko fajnie, bo leciutko wchodzi, co nie? No tak, tylko że jeśli sobie porównacie to tego, jak to wygląda w przypadku montażu korb do suportów Shimano, no to w przypadku korb do na przykład suportów Holoteka Tiagry czy Ultegry, no to tutaj no dość to opornie idzie, a tutaj wchodzi leciutko. Teoretycznie można by pomyśleć, że to wynik bardzo wysokiej jakości, ale tak nie jest. Otóż moim zdaniem po prostu to się zużyło. Zużyło w jakiś sposób. No można to dwurako się zastanowić. W pierwszej kolejności można się zastanowić nad tym, że nie suport, bo generalnie miski. Znaczy bieżnie konkretnie, bo to jest miska, tu są bieżnie łożysk, one są wykonane z stali bardzo twardej, więc dość dziwne, żeby to się zużyło. Prędzej moim zdaniem zużyłyby się łożyska i to byłoby czuć, że pracują źle, mają luzy, a tutaj tego luzu nie ma. Natomiast w przypadku Shimano Sory, bo to akurat chińska korba ma trochę inaczej, ale powiemy sobie na przykładzie Sory, ponieważ no to z niej korzystam w moim rowerze szosowym. No oś jest stalowa. To nie jest Dura Ace czy Ultegra, chociaż chyba w Dura Ace i Ultegrze też jest oś stalowa, ale no to też nie jest przecież miękki metal. Chociaż ten metal będzie miększy niż to, co mamy w suporcie. A przynajmniej tak mi się wydaje. W związku z tym mogło to spowodować, że montaż, jakbyście nie wiedzieli, to w tym momencie przychodzi burza do mnie. Jeśli będą jakieś grzmoty i pioruny, no to znaczy, że już umarłem. Wracając do tematu. I prędzej powinna się zużyć oś, moim zdaniem, niż bieżnie łożysk. Z tego powodu, o którym już właśnie wspominałem. Tu jest twardszy metal, znaczy tu w środku jest twardszy metal, natomiast oś jest z bardziej miękkiego metalu. Chyba że rzeczywiście jest to jakaś wada produkcyjna i tutaj się generalnie to zużyło. Problem, pech jest taki, że no niestety no po okresie gwarancji, nie wiem, chyba że taka inżynieria zużycia i żeby nie było, nie wiem czy to będzie słychać, czy nie będzie słychać, tutaj czuć luz, więc ten support mi już nie posłuży, pomimo tego, że wydałem na niego duże pieniądze i konkluzja jest po prostu taka, że czasami wydanie dużych pieniędzy nie zawsze oznacza to, że będziemy mieć długo działający komponent w rowerze. Więc co teraz jest w mojej szosie? Teraz w mojej szosie jest support Shimano, ale to nie jest zwykły support Shimano. No, to jest używana Ultegra, tyle że wymieniłem w nim łożyska. Tak jak wspominałem,
o tym w moim odcinku poświęconym suportom rowerowym. Tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o Shimano, ja twierdzę, że one są dość słabe. No bo te uszczelnienia, no praktycznie moim zdaniem są, nie istnieją. To taka podpucha. No oczywiście, jeśli jeździmy na szosie, no to przecież takich wielkich brudów, deszczów czy błota nie mamy. Więc to będzie jeździło. Natomiast ja wyciągnąłem łożyska i wsadziłem nowe, a później nałożyłem oczywiście miskę. I jedna uwaga też w tym przypadku. Taka korba znacznie ciężej wchodzi, tyle że między łożyskiem a osią wtedy jest ten kawałek plastiku, który teoretycznie powinien chronić przed kurzem. W związku z tym wydaje mi się, że nie będzie tu problemu o to, że tu się materiał rozszerza i po prostu szybciej się łożyska zużyją. A przynajmniej tak mi się przynajmniej wydaje. Nie jestem ekspertem, nie jestem profesorem fizyki czy tam materiałoznawstwa. Na chłopski rozum. Także jeśli chcecie kupić ten konkretny suport, albo zastanowić się, albo kupić i liczyć na to, że to ja trafiłem na wadliwy egzemplarz, a wy traficie na coś, co posłuży bardzo długi czas. No i to by było na tyle w sumie, jeśli chodzi o moje gadanie na temat jakże ciekawego przypadku, jakim był support token TK888, który teraz będzie tylko robił za wystrój wnętrza. To by było na tyle. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia. Jeździcie dużo na rowerkach i na motorach, oglądajcie moje filmy, no i oczywiście subskrybujcie kanał. Na razie, trzymajcie się i do następnego razu. Hej!